Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w imię Trójjedynego Boga i pozdrawiam z parafii ewangelickiej w Mrągowie. Dzisiaj towarzyszą nam dwa fragmenty z Pisma Świętego, z 25 rozdziału Księgi Jeremiasza tak czytamy. Nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon. Nie pobudzajcie mnie do gniewu dziełem swoich rąk, a nie uczynię wam nic złego. Natomiast z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich tak czytamy. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdy sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Dzisiaj, w sobotę 25 września, chcemy przeżywać dla niektórych bardzo szczególny dzień. Dzisiaj bowiem obchodzimy Dzień Budowlańca, Dzień Pracownika Budowlanego. I z tego miejsca chciałbym wszystkim budowlańcom złożyć jak najlepsze życzenia i zadedykować dodatkowo werset jeszcze z Księgi Psalmów. Psalm 127, werset 1. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Drodzy słuchacze, często się dzisiaj mówi, że każdy jest kowalem własnego losu. Ja jednak bym troszeczkę sparafrazował to hasło i bym powiedział, że każdy jest budowniczym, budującym swoją świątynię. Bo tak właśnie jest, że my codziennie coś tworzymy, coś budujemy, czy też staramy się zbudować. Nierzadko jest jednak tak, że chcąc zbudować jakieś mosty, zbudujemy sobie mury. Dzisiejszy człowiek tak bardzo poświęcił się na budowie rzeczy materialnych, że zapomniał niemal całkowicie o tym, aby budować rzeczy niematerialne. Co gorsza, człowiek dzisiaj tak bardzo chętnie buduje współczesne bożki, a nie buduje swojej relacji z Bogiem. Człowiek zamiast budować świątynię w sobie, pełną Ducha Świętego, robi wszystko, aby tej właśnie świątyni nie budować. Współczesny człowiek tak bardzo poświęca swoje życie dobrom materialnym, że dobro niematerialne powoli traci dla niego znaczenie. I chcąc jakoś sobie zrekompensować swoje zaniedbanie względem Pana Boga, człowiek zrobi wszystko, aby temu Bogu się przypodobać. Owszem, on zrobi wszystko, co jest dziełem jego rąk, ale nie pomyśli o tym, aby do tego Pana Boga się zwrócić. Pamiętajmy, Bogu nie są potrzebne dzieła naszych rąk. On ma wszystko. To wszystko do Niego należy. On potrzebuje nas. Potrzebuje naszej wiary. On potrzebuje naszego serca. Pan Bóg nie chce, abyśmy budowali świątynię rękoma. On chce, abyśmy ją budowali sercem. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.